No witam, witam moi... Was, no witam, witam was, mo... no witam, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku, już szóstym, z gry Pars. Ja jestem oczywiście Michał Duński i jak widać niestety znowu nie udało mi się tej gry. Nagrać. W środku dnia, a dopiero wieczorem, no ale wiecie, obecna moja sytuacja, no ale wiecie jak to jest w sumie obecnie z moją sytuacją, co, że tak bardzo no oddaje się temu odpoczynkowi, że no cóż. Natomiast ważnym jest, że tym razem, jak sami doskonale widzicie, udało mi się nagrać film zaledwie 2 dni po publikacji poprzedniego, tak więc no, zrobiliśmy postępy. A i prawda jest taka, że zbliżamy się już powoli do końcówki tegoż tytułu. Niestety nie udało mi się rozegrać, i choć dane mi było ponownie rozegrać nawet przed chwilą, no podobnie te i owe wcześniejsze misje w celu uzupełniania mamony, to niestety niewystarczająco nie zdążyłem tego wszystkiego zrobić przed nagraniem tego odcinka, przynajmniej dotarwszy do liczby 550, albo i nawet jak się mógłby się uprzeć do 555, gdyby przeszedł no to drugie Eagle Nest jest ponownie. A bardzo chciałem sprawdzić tego WSS-a. No dobra, mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze nadarzy okazja, albo przynajmniej to sobie powtórzymy. Zaś póki co, teraz oficjalnie zmienimy my sobie pistolet z P226 na Glocka, czyli też taką klasykę militariów, ja przepraszam bardzo. No i tak. Co my tutaj w zasadzie mamy? Uwaga, uwaga. No właśnie, Insect Repeller. Lokacja Skoła. Kolejna misja typu asasynacji. I to pomimo faktu, iż nie mamy jeszcze odblokowanej tej sniperki, ale jak widać jej używanie jest wymuszone przez grę. Zestrzel cel jako snajper. No ważnym natomiast jest, że dawno nie mieliśmy już misji snajperskiej w tej grze, a teraz mamy ją ponownie, więc należy z tego powodu świętować. Fantastycznie. O nie, ale to nie jest fantastyczne. No tak, oczywiście, no znowu, tym razem wyjątkowo, natomiast nie udało mi się w porę wyłączyć się do internetu przed odpaleniem tej gry. A pamiętam, że przy poprzednich paru odcinkach mniej więcej pozwoliłem sobie na zrobienie tego. No ale tak czy inaczej, co teraz? Insect Repeller 2. Kolejna misja snajperska. Kolejna misja snajperska. Kolejna misja snajperska pod rząd. A więc tak to ma przecież wyglądać, bo właśnie pod koniec poprzedniego odcinka się zastanowiliśmy, jak to będzie ta trójka Insect Repellerów wyglądać. O, i otóż okazuje się ona wyglądać właśnie tak. No cóż, rozmiar przeciwnika 1. Lokacja szkoła. Cel zabójstwo. 5:40. 4:40. No dobra, no to w takim razie wypleńmy kolejnego szkodnika. Teraz on gdzieś tutaj. Na dachu się on znajduje. Tylko że nie. Albo i tak. No dobra. Niech wam będzie. I w późniejszym czasie jeszcze sobie do tych misji wrócimy, aby sprawdzić to i owo. Natomiast, no, praktycznie się już zbliżamy do końcówki. O, no tutaj już będziemy musieli wkroczyć do akcji. Lokacja szkoła, rozmiar przeciwników 40-60. 40-60, od 40 do 60. No dobra.
tak jak mówię, powiedziałem przed chwilą. A tutaj już trzeba będzie wdać się w otwartą strzelaninę. Tak więc wyposażmy się do tego odpowiednio. Z pomocą, na przykład tego pominiętego ostatnio, UMP-45. Proszę bardzo. No i jazda. A już myślałem, że obejdzie się bez strzelaniny. Kurde. Dobra, no. Budynek zdaje się ze szkolny, opanowany przez... To jest szkoła? No nie, to jest jeden z budynków. Opanowany został przez krzyżowników. I teraz to oczyszczamy. Oczywiście ten odcinek nie będzie zbyt długi. O nie! Jeżeli cię, to ja cię zastrzeliłem, to przepraszam. Głód za to, że tym razem się chowacie. Ile tego jeszcze będzie? No już zdjęliśmy waszych dwóch ludzi w terenie, więc teraz czas, abyście powiedzieli bye bye. Nikczemnicy jedni zamaskowani.
No i udało się. Wypleniliśmy insekty ze szkoły. Fantastycznie. I następną misją będzie Rathaus. Ale to już sobie zostawimy na inny odcinek. Ale to już sobie zostawimy, że czas na kolejny odcinek, podczas gdy w tym pozwolimy sobie my się ograniczyć jedynie do... Właśnie tej trylogii misji. Tutaj mamy też ewentualnego kałasznikowa do kupienia. W sumie czemu by nie? No ale sami wiecie jak jest. No i wreszcie ten Deagle, którego pozwolimy sobie użyć w samej sieci w finale gry. Ale póki zostaniemy przy tym Glocku. Raz, dwa, trzy, cztery. No i wreszcie odblokowaliśmy Delta Force, moi drodzy. Jako którzy tą misję pozwolimy sobie rozegrać już w następnym odcinku. Właśnie pod postacią tego dwuczęściowego Rathaus. A przed nami będą jeszcze jesienne porządki, czy tam wiosenne, nieważne. No Spring to jest raczej jesień. O ile się raczej nie mylę. I oczywiście te Tak więc co? No po raz kolejny wyjdzie raczej taki dość krótki odcinek. No po tym jak nagrałem chyba... Przyznacie chyba uczciwie, że tym razem ma przyjemność być naprawdę krótko, a treściwie, jeżeli chodzi o gameplay na kanale Micha Media. Wszak przypominam to, co się działo przy okazji Desert 1943 albo nawet Soldier WW2. Kiedy to... No kurde, trochę te gameplay trwały, zwłaszcza z tego Deserta, gdzie ostatnie dwa odcinki trwały ponad półtorej godziny. Najdłuższe... Stanę się w ten sposób najdłuższymi gameplayami w historii tego kanału. I nic nie próbowałem absolutnie z tym zrobić, no bo no... Chciałem wam pokazać. Zaś w pełnej okazałości przecież przechodzenie tych 10 dni naraz. Nawet jeżeli wiedziałem, jak to się może skończyć. Ale tak czy inaczej, no teraz jesteśmy właśnie przy parsach, do których już powoli zmierzamy do finału. Jeszcze z dwa odcinki ci maksymalnie z tego pociągniemy. A póki co ja się z wami żegnam. I widzimy się już w następnym odcinku, który będzie za kolejne 2 dni. A jeszcze kolejniejszy będzie za kolejne 2. No. Tak więc trzymajcie się tam i życzę wam miłej, spokojnej nocy. A ja tymczasem idę przesłać ten odcinek. I coś tam sobie jeszcze porobić. Na razie. No i tak jak mówię, widzimy się już za 2 dni w kolejnym odcinku i za jeszcze kolejniejsze 2 w ostatnim. Na razie.